w ogóle nie miałem pomysłu na życie najpierw. Straciłem wzrok w wieku 12 lat. Stałem się wtórnym analfabetą. Poszedłem do szkoły, do lasek. Tam spotkałem się z wspaniałymi ludźmi. Środowisko muzyczne, intelektualne. Rozwinąłem się pod każdym względem. Musiałem coś robić z sobą. Ja, że wtedy były modne jakieś takie, było modne grać na gitarze. Na podwórku słyszało się dużo gitary. No to zacząłem się edukować na początku od kumpli, jakieś tam zagrywki gitarowe. Później zauważyłem, że sprawia mi to przyjemność, radość i wypełnia mi to życie, więc to było naturalnym koleją rzeczy. Posłuchaj, tu by się przydały jakieś klucze blokowane, bo ona się trochę rozjeżdża, nie? Rozumiem. No cenna to, uwaga. Ale czemu tutaj nie założyli od razu? A gryf ci pasuje? Gryf jest w porządku. Postulujący jest dzikiej róży. Czego? Dzikiej róży. Jest. Czyli palisander chyba. Tak jest, taki palisander typowy, tak jest. Dostałem, nawet nie pamiętam od kogo, namiar do Andrzeja. Zjawiłem się tutaj u niego z pytaniem, czy nie udzieliłby mi kilku lekcji. No i to, co mnie tutaj spotkało, zaskoczyło mnie całkowicie, ponieważ spodziewałem się kogoś, kto będzie mnie uczył nut, klasyki, natomiast usłyszałem no, takie dźwięki, o które mi chodziło, fantastyczne rockowe, bluesowe dźwięki na gitarze elektrycznej. No i od tego momentu w zasadzie zaczęła się moja osobista przygoda z muzyką, kontakt z Andrzejem i miłość do gitary. Dojrzewał razem z muzyką, którą pokochał. Świat wyostrzał się i zmieniał. Razem z nim team Andrzeja. Odchodzili członkowie zespołu, zmieniały się możliwości techniczne, ale pozostała wrażliwość i mądrość doświadczeń, z których rodziły się teksty. To blues i rock. Muzyka, która pochyla się nad cierpieniem każdego człowieka. Andrzej zjeździł ze swoim zespołem wiele festiwali. Był nawet w Jarocinie. To był czysty underground. Tam występowało mnóstwo nieznanych kapel i działo się naprawdę dużo fajnych rzeczy i spontanicznych, i takich od serca. I wtedy można było coś osiągnąć. Wiele kapel właśnie wypłynęło z tych czasów PRL Festival, prawda? W Jarocinie. Jest. Dom Andrzeja zawsze był pełen rocka i bluesa. Kiedyś to tu odbywały się próby, powstawały kolejne utwory. Synowie wtopieni w tę atmosferę sami zajęli się muzyką, każdy na swój sposób. Adrian gra na gitarze basowej, pozostał wierny nurtowi rhythm and bluesa. Amadeusz wybrał hip-hop. To jest też fajny przykład, bo tutaj jest typowy konflikt pokoleń. Typowy. Dlatego, że tutaj on prezentuje taki nurt hip-hopowy, słucha. No i przecież też żeśmy tutaj przeprowadzali walki, przepychanki. Ale już jest jakiś wspólny mianownik, czyli te nasze rozmowy doprowadziły do tego, że syn już potrafi przesiać te zboże od plew i w tym hip-hopie słuchać naprawdę fajnych tekstów i to nie znaczy ładnych, tylko dobrych tekstów, dobrze wykonywanych, dobrze synkopowanych. Łączę style, rymami plączę, włączę, wyłączę. Siomuś, twój kontekst, jestem na kontekst. Nie wpadaj, zjadam, ja wypadam, ciągle gadam. Rymami składam, opowiadam, jaki teren padam. To się układa, wtyka i wytyka mowa. Ujdę w studiu, teraz nagrywam jakąś tam swoją płytę hip-hopową, która no myślę, że niebawem się ukaże. No i poszedłem stricte w klimaty hip-hopowo-regowe, które po prostu akurat z tej muzyki ja czerpię satysfakcję i lubię to robić. Po prostu to mi się podoba, to czuję. Mój syn zaczął słuchać muzyki lat 70. Zaczął grać. Mój kolega przyniósł bas, który chciał sprzedać, gitarę basową. Adrian właśnie starszy mówi, syn wziął tą gitarę, zaczął grać. Grać, godzina, pół, dwie. I później okazało się, przychodzi i mówi, tato, ja mam tutaj takie PlayStation. Wiesz, ja to sprzedam, jakbyś mi dołożył, kup mi tę gitarę. Kupiłem mu tę gitarę i zaczął grać, gra do dzisiaj na basie. I jest w tym no, całkiem niezły. Starszy syn ma 21 lat. W tej chwili kończy szkołę grafikę komputerową, policjalną. Wybiera się na realizację dźwięku. No zobaczymy, czy mu się to uda.
Gra na basie, zresztą u ojca w studiu realizuje właściwie już jego, jak gdyby, tą płytę. Pomaga ojcu, nagrywa z nim, także dosyć dużo czasu razem spędzają. Z kolei młodszy syn ma 19 lat, w tym roku będzie zdawał maturę. Mam nadzieję, że zda. W każdym bądź razie jest to taki jeszcze łobuziak trochę. Ojciec miał ogromny wpływ na wychowanie chłopców. Zaraził ich miłością do muzyki, ale nauczył też wielu rzeczy niezbędnych w życiu.